Dobry wieczór, Justyna Dobrzyńska i Patrycja Stępniak. Witamy się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mama w pracy. A dzisiaj naszym gościem jest Joanna Szyplawy, która jest... Dzień dobry. Ja tak kilka słów tylko powiem o Tobie, bo będę chciała, żebyś Ty więcej powiedziała na swój temat. Jesteś nauczycielką w Polskiej Szkole im. Jana III Sobieskiego, jesteś dyrektorką Wyspy Dzieci. Uczysz gry na pianinie. Tak jest. Prowadzisz jeszcze bloga kulinarnego. A to tak. I jesteś też mamą gwiazdy, jesteś mamą Karoliny. No nie, Kajery. Gwiazdy, Karoliny, tak. Mamą Karoliny. Mamą Karoliny, tak. Niewątpliwie gwiazdy, bo no, jest tutaj, nie, ale... jest znana w kręgu polonijnym, ale nie tylko, również w amerykańskim. Tak. Powiedz mi, wiesz co, ja zawsze chciałam Ci zadać to pytanie, no ja się jednak uczepię tej gwiazdy, jak wychować gwiazdę? Bardzo często gwiazda sama się wychowuje. Jakoś tak, to nie gwiazda, no po prostu, no tak jak każde inne dziecko. Tak jak każde inne dziecko. Czy tam wychowujesz człowieka, prawda? Oczywiście, i masz jakiś pomysł? Tak. Nie wie na początku, że kto będzie robił w przyszłości, także... Wychowujemy dzieci, prawda? Też nie wiadomo, ten mały szkrab kim będzie za kilka lat. Trzeba go po prostu dobrze wychować. Trzeba wychować dobrego Oczywiście, człowieka, że tak. Przede wszystkim. Tak. No ale niewątpliwie Karolina, życzymy jej jak najwięcej sukcesu, bo pnie się gdzieś tam ciągle jest o niej słychać, widać, że śpiewa, widać, że tworzy, także życzymy jej oczywiście jak najwięcej, jak najlepiej. I z tego wszystkiego, co ja o tobie powiedziałam, ty czujesz się przede wszystkim kim? Na pewno mamą, choć już teraz tak mniej, prawda? No ale ta rola już zostanie z racji tego, że jest córka, więc Tak, no cały czas mamą, tylko że teraz już więcej mogę znowu zacząć pracować, co nie? Bo przez jakiś czas, zresztą ja cały czas pracowałam. Nie było czegoś takiego, że ja nie pracowałam, że ja przestałam pracować, bo dziecko na przykład urodziłam. Ja cały czas pracowałam, także wydaje mi się też, że Karolina to też widziała i Karolina się przez to też nie boi pracy. O. No i to też właśnie też pewnie bardzo. Też jej pasja tak naprawdę wzięła się w pewnym sensie z tej twojej pracy, bo ty byłaś nauczycielem muzyki, prawda? Prowadziłaś swoją szkołę muzyczną. Słuchajcie, jak się pracuje to, co lubisz robić, to, co kochasz robić, to jest zawsze łatwiej. I tak samo jak Karolina, jak robi to, co ona sobie wymarzyła, no to wiadomo, że inaczej się do tego podchodzi też, prawda, niż coś, co ktoś nam wymyślił, że coś mamy robić w życiu. Bo też jest tak bardzo często, że czasami rodzice mówią, nie, ty tego nie będziesz robił, bo to nie jest dobre w przyszłości, bo masz dużo zarabiać, bo... No mówią tak rodzice, bardzo często tak mówią rodzice i dzieci są tak zamknięte, tak? I w pewnym momencie... Nie wiedzą, czy słuchać siebie, czy słuchać rodziców. No bardzo często muszą słuchać rodziców, bo są uzależnieni od nich finansowo, prawda? A ten pomysł na Karolinę to był twój, żeby związała swoje życie nie, z muzyką? Nie, bo ona miała do czynienia od początku, prawda? Karolina miała do czynienia od początku z muzyką, ponieważ ja miałam szkołę muzyczną przez ponad 10 lat, ABC Music Academy, które później musiałam zamknąć, zresztą ze względu też na nią to się wszystko potoczyło, więc jak przyjechałam tutaj do Ameryki, to tak za bardzo nie wiedziałam, co mam robić. Oczywiście moi rodzice, dwóch pedagogów, i zawsze mi powtarzali, Jasienko, tylko nie bądź nauczycielem, więc no, wtedy posłuchałam rodziców i poszłam, tak mówię, rób coś innego, nie idź tylko na ten. Więc ja w ogóle całkiem coś innego robiłam, oczywiście chodziłam cały czas do szkoły muzycznej, zrobiłam pierwszy stopień, drugi stopień, później robiłam też w międzyczasie różne rzeczy, ale byłam na studiach chemicznych, w ogóle chemia wody, także w ogóle całkiem coś innego. Ale jak tu przyjechałam, sobie tak myślę, no kurczę, no dobrze, no ta chemia wody dobrze, ale to nie jest to, co ja lubię robić, prawda? W razie czego jest też taka możliwość, ale mówię, może tak bym zaczęła z pianinami. No i tu się właśnie to wszystko zaczęło, jak jeszcze Karoliny nie było. No i zaczęłam dawać lekcje gry na pianinie, od tego się wszystkiego zaczęło. A potem w międzyczasie pomyślałam, że no nie mam tych studiów pedagogicznych, prawda? A dobrze by było mieć, jeżeli chcę być też nauczycielem. Bo dostałam też propozycję w polskiej szkole, na początku jej nie przyjęłam. I zaczęłam robić studia. Zaczęłam studiować w
na odległość w Polsce studia pedagogiczne z logopedią, które trwały ponad 3 lata. W międzyczasie mój tato też zmarł, więc chwilę przerwy musiałam mieć, żeby to wszystko jakoś sobie poukładać. I to tak, tu Karolina, tu koncerty. Jeszcze już ona wtedy, bo miała 12 lat, jak zaczęła koncertować, więc tu wszystko naraz, a ja jeszcze te studia, a wiadomo, w Polsce jest tych przedmiotów strasznie dużo, żeby to wszystko pozaliczać. No i to zrobiłam. To było studiowanie na odległość, tak? Tak, ale musiałam jeździć na egzaminy do Polski. Tak, o, no to musiało tak, być musiałam jeździć. Wtedy tak. Karolina. To były normalne studia, tylko zaoczne, możliwość tak zaocznego, ale na wszystkie egzaminy musiałam jeździć do Polski. I zabierałaś ze sobą Karolinę? Nie. Karolina wtedy zostawała. Często też jeździła ze mną, bo jak jechałam, to miałam tak poukładane wszystkie egzaminy, że na przykład w miesiąc zrobiłam wszystkie egzaminy, prawda? Ale my na przykład mieliśmy na jednym semestrze mieliśmy 12 przedmiotów, bo to musiałam zrobić wcześniej. W Polsce. Tak, bo to tak. Studia w Polsce. Ale udało się, zrobiłam. Także dlatego teraz też wiem, że na przykład mam ten papier, wiem co też, że jestem nauczycielem, że jestem nauczycielem. I że to jest takie moje widzimisię, tylko... Masz taką uporządkowaną wiedzę po prostu, tak, prawda? Tak. No ale ta muzyka była obecna tak naprawdę cały czas w twoim życiu. Tak. Też właściwie od samego początku w życiu Karolinki. I to jest taka bardzo ważna część, bo tak naprawdę dla ludzi, którzy są związani z jakąkolwiek sztuką, to jest niezwykła forma ekspresji, która jest obecna na zawsze, prawda? Moi pierwsi uczniowie, tak naprawdę, oni już mają ponad 20 lat i ich rodzice pamiętają dobrze, bo jak się spotykamy często gdzieś, to mówią, pamiętasz jak jeździłaś do nas z Car Seat? I Karolina miała 2-3 tygodnie, jak zaczęła ze mną jeździć, ona ze mną jeździła na te lekcje popołudniami, bo wiadomo, wszystkie lekcje są popołudniami, nic nie jest rano, bo dzieci są w szkole, więc ja ją wsadzałam w ten Car Seat do Vena i jechaliśmy, po drodze ją karmiłam. Ale miałam naprawdę bardzo takich, bo ja prywatne lekcje wtedy dawałam, miałam takich rodziców wyrozumiałych, którzy również w moim wieku były dziewczyny, które również miały dzieci właśnie takie malutkie, więc ja tu siedziałam przy pianinie, a tu nogą Car Seat, co nie, machałam, także no i tak było. No potem sobie pomyślałam, no miałam już tak dużo tych uczniów, więc otworzyłam szkołę muzyczną, później pomyślałam o tym, żeby były inne instrumenty. Więc była gitara, były skrzypce, była perkusja, było 7 nauczycieli, więc szkoła była naprawdę bardzo dość prężna, prężnie działała. Zresztą Paul Wyrzyn cały czas nas wspierał, robiliśmy dużo koncertów wspólnie razem, robiliśmy koncerty pianistyczne, robiliśmy takiego naszego wewnętrznego idola, konkursy wokalne. To właśnie telewizja Paul Wyrzyn wtedy mi bardzo pomagała, oni byli takim sponsorem medialnym wtedy. No i Karolina tak na początku wiadomo była ze mną, oczywiście rodzice i teściowie też pomagali nam, bo przyjeżdżali na wakacje, ale moja mama, mój tato mogli tylko na wakacje przyjechać, bo oni również byli nauczycielami. No właśnie, to kto ci pomagał tak na co dzień? Bardzo często, jak Karolina była malutka, na początku miałam babysitter. Na początku zaczęła jeździć ze mną sama, jak ona była malutka, nie mogłam jej takiej malda. Później w wakacje na przykład moja mama przyjechała, przez jakiś tam czas przyjechała teściowa, więc jakoś to tak poukładaliśmy przez te pierwsze 3 lata. Potem miałam na chwilę też babysitter. A potem jak Karolina już miała 5-6 lat, ja już miałam szkołę muzyczną i ona chodziła ze mną. I cały czas byłaś mamą w pracy. I tak mimo wszystko ona chłonęła tę muzykę, no bo jeżeli była... Ona przechodziła spokojnie. Ona też była bardzo grzecznym dzieckiem. To moi też rodzice, którzy przychodzili wtedy, siedzieli w poczekalni, oni wiedzieli, oni zawsze się śmiali, bo Karolina takie loki straszne miała. Ona miała wielkie loki. Mówi, tak biegała taka mała w takich lokach i sobie tylko zmieniała z sali do sali, przechodziła. I widziała, jak już gdzieś sala jest wolna, że nie było, bo my mieliśmy takie sale jeden na jeden zajęcia, prawda? Jak już sala gdzieś była wolna, to ona już tam szła i ona już siadała przy pianinie. Więc ja później też widziałam, ja jej ten czas bardzo pod nią też zrobiłam, bo tak naprawdę mogę powiedzieć, że szkoła muzyczna, tak jak są zajęcia jeden na jeden, ona nie przynosi takich ogromnych pieniędzy, bo to nie są zajęcia grupowe, to są zajęcia indywidualne. Ale po tym czasie ja widzę, że to, co ta szkoła dała Karolinie mojej, bo tak naprawdę ja jej też normalnie brałam nauczycieli, ona miała lekcje skrzypiec, lekcje pianina, lekcje wokalu, lekcje perkusji, ona na każdym instrumencie przez to gra. I dlatego wiem, że ta szkoła
dała jej dużo, dużo więcej niż by mi dała pieniędzy, bo dała jej edukację. Otworzyła jej drogę. Tak. A ty jak się czułaś w tym wszystkim? No bo to nie jest taka naprawdę łatwa rola. Ja cały czas w ogóle jestem cały czas w ruchu, także... Nie było czasu się zastanowić. Nie. Ja nawet teraz, jak sobie tak pomyślę do tyłu, jak ja to wszystko zrobiłam, jak potem już Karolina miała 12 lat i ja widziałam, że mam w szkole muzycznej naprawdę zdolne dzieci, ja mówię, czemu nie zrobić zespołu? I wtedy zrobiliśmy ten zespół Profusion, jak ona miała 12 lat, zaczęła śpiewać. Nie, to wcześniej nawet, bo 12 lat to już wystąpili na pierwszym koncercie, otworzyli koncert wtedy Ani Wyszkoni, później Maryli Rodowicz, to Karolina miała 12-13 lat, bo ta reszta z zespołu troszeczkę była starsza, Kinga, wcześniej Adrian grał, później Pascal, także Daniel Brożek, to byli nawet nie rówieśnicy, to były starsze dzieci troszeczkę. I mówię, otwórzmy, zróbmy ten zespół. Ja wiem, że jak zaczęliśmy jeździć, ja powiem wam szczerze, że jak ja tak myślę do tyłu, jak ja to wszystko załatwiałam, te wyjazdy do Polski, na te festiwale Klęczona, gdzieś tam jechaliśmy, coś, że ja teraz sobie tak pomyślę, skąd ja miałam tyle siły, nie wiem. Na tym się człowiek, jak pędzie, to się nie zastanawia. Ja w ogóle miałam takie pomysły zwariowane, że jak sobie teraz pomyślę, to było tak, ale ja tak mam do tej pory, że jak ja sobie o czymś pomyślę w nocy i sobie coś wymyślę, no to później drążę, żeby to zrobić. Ja wiem, bo ja obserwuję, to jest to twoje tutaj, chciałabym, żebyśmy porozmawiali więcej troszeczkę o tobie, bo ty jesteś niezwykle ciekawą osobą, prowadzisz, no nie chciałabym tak, ale skoro sama nalegasz, to bardzo proszę, ale wiesz, dla mnie jesteś bardzo ciekawą osobą, jesteś świetnie zorganizowana w tym szaleństwie, zdecydowanie jest jakaś metoda u ciebie z tym wszystkim. Podziwiam zupełnie, kierujesz dużą placówką, uczysz w polskiej szkole, dzielisz się różnego rodzaju swoją wielką pasją do muzyki przede wszystkim, bo cały czas masz uczniów muzycznych. No i do tego jeszcze ten niezwykły blog, który po prostu, jak myśl, o którym tak. Po prostu cieknie mi ślinka. Słodkości, które gdzieś to możemy oglądać. Nie, to jest, wiecie co, to jest tak, że te wszystkie rzeczy po kolei, co się odbył na początku, ta moja szkoła, to wiadomo, ja wiedziałam, że ja to w pewnym momencie chcę robić. Ja naprawdę dużo, dużo czasu spędzałam, żeby to wszystko sobie poukładać tam. W pewnym momencie, jak Karolina zaczęła wylatywać do LA, musieliśmy bardzo często wylatywać do LA, ona miała 15-16 lat. Wiecie, jeszcze jest problem tutaj z jazdą, to nie jest w Polsce, że się przejdzie na drugą stronę ulicy do szkoły muzycznej, tak jak ja chodziłam, że wyszłam ze szkoły, szłam do szkoły muzycznej, ja byłam codziennie w szkole muzycznej, ale moi rodzice nie musieli mnie zawozić do tej szkoły muzycznej, bo ja sobie po prostu do niej sama poszłam. Tutaj Karolina, okej, miała, jak była ta szkoła muzyczna, miała te zajęcia w szkole muzycznej, ale potem musiałam też ją wozić na wokal gdzieś indziej, no bo nasza nauczycielka Beatka, która ją uczyła, przecudowna, kochana nauczycielka Beatka Migdał, która tak naprawdę zaczęła z nią pracować, i ona mówi: Asia, ty musisz ją gdzieś dać, bo ja jej już nic nie dam. I to też cenię wśród nauczycieli, że nauczyciel potrafi powiedzieć coś takiego, bo to nie chodzi o to, że... Żeby... Bo inny by chciał trzymać jak najdłużej. Tak, nie, no, gdzieś tam ktoś, kto jest uczciwy, tak. Taki naprawdę ma taką świadomość, że jego robota z tą specyficzną osobą się skończyła. No bo ona też to zrobiła wcześniej i ja w pewnym momencie musiałam jeździć do Westchester, ja mieszkałam w Algonquin, próbę ona miała w Highland Park, a jeszcze praca i to po prostu, ale wiedziałam, no, że no muszę. Byłaś taką dedykowaną mamą po prostu, dałaś właściwie... Ale cały czas też pracowałam, no cały czas. I w pewnym momencie powiedziałam, nie, szkoła to już jest dla mnie za dużo, bo ja nie jestem w stanie być tam cały czas. Też wiecie, jak ktoś ma swój biznes, to trzeba pilnować, bo to... No niestety, albo masz bardzo dobrego menadżera, albo masz bardzo dużo pieniędzy, na co ten... A tak, jeżeli ciebie nie ma, no to troszeczkę się wszystko rozchodzi. I ja w pewnym momencie sama sobie powiedziałam, nie, muszę po prostu... Muszę dać spokój ze szkołą, to było ponad 10 lat, ja wiem kawał czasu i szkoda mi bardzo, ale wiedziałam, że musi przyjść ten moment, bo teraz muszę Karolinie pomóc. I wtedy właśnie, jak ona miała te 16-17 lat, jak wiedziałam, że muszę z nią zacząć więcej wyjeżdżać i naprawdę bardzo dużo wyjeżdżaliśmy, zamknęłam wtedy szkołę, w dalszym ciągu cały czas dawałam lekcje prywatne, później miałam jakieś tam troszeczkę problemy osobiste.
I wtedy właśnie Krzysiu z Moniką, Krzysiu Szczepaniec i Monika Nawrot też mi powiedzieli, Asia, przychodź do nas, do wyspy. No i ja sobie tak myślę, czemu nie? No i to tak znowu wszystko, tak się wszystko. Tak, ja mam, powiem szczerze, że ja mam szczęście i Karolina ma ogromne szczęście, że na jej drodze jest bardzo dużo dobrych ludzi. Naprawdę, i to muszę powiedzieć, a bez dobrych ludzi życie się rozchodzi. A jak Karolina już zdecydowała, że będzie wiązała tą swoją drogę z muzyką, no i teraz, czy ona na przykład prosi ciebie o jakieś rady, czy słucha ciebie w tej kwestii, jak to teraz te relacje wyglądają, tak? No okay. Bo to ty ją na początku kierowałaś. A czy teraz się słucha, czy teraz chce jeszcze do twoich? My cały czas, dlatego Karolina to też czasami denerwuje, bo my codziennie o tym rozmawiamy. Zresztą ja codziennie z nią rozmawiam, jak ona teraz nawet mieszka w LA. Teraz będzie miała 23 lata za kilka dni, ale nie ma dnia, żebyśmy my nie rozmawiały, ale to też może dlatego, że nie ma dnia, żebym ja z moją mamą nie rozmawiała. Więc to jest może też, ona kwestia też to widziała, takie. Że ja na przykład jadę do pracy, jak ja jeden dzień z moją mamą, do mojej mamy nie zadzwonię, to moja mama już myśli, że już jest koniec świata, bo coś się na pewno u mnie stało. I myślę, że jak Karolina to też widziała, jak ja do niej dzwonię, czy ona do mnie dzwoni, to jest takie normalne, więc i my cały czas rozmawiamy. I Karolina czasami już na mnie zła, mówi, mama, zacznij ze mną normalnie rozmawiać. A nie, a Karolinka, a załatwiłaś już to? A Karolinka, pamiętaj, teraz jak jechałam nawet, mówi tak, a pamiętasz, wysyłałaś ten kontrakt, a zrobiłaś to, a to... Mama, ja mam swojego menadżera, ty nie jesteś moim, ale... Wiecie, to tak jest. Takie po prostu potrzeba, żeby to wszystko, tak. Bo ty jesteś tak, no wiesz, to chyba ta wychodzi ten umysł ścisły z ciebie, chemik po prostu przez ciebie. A w ogóle byłam na matwiz, także tak. No to już to w ogóle całkowicie. Tak, matematyka, fizyka i chemia, no to wszystko tak, nam wyjaśnia tak, tutaj tak, tę sytuację. Tak. A czujesz się też taka trochę odpowiedzialna za inne dzieci, bo uczysz w szkole, uczysz też... Wiecie co, no oczywiście, że tak, dlatego tak jak mówię, no akurat teraz w sobotę zdecydowałam, że jednak pracowałam przez kilka lat najpierw w Emilii Plater, teraz w Szkole Sobieskiego, jeszcze w Akademii Języka Polskiego u Joli Harrison, teraz przez kilka lat w Sobieskim w soboty, ale już mówię, już po prostu nie daję rady, muszę troszeczkę odpocząć, muszę troszeczkę wziąć takiego oddechu i powiedziałam sobie, że w tym roku to będzie już mój ostatni rok w soboty, a swoją klasę miałam od zerówki aż do czwartej, czyli przez 5 lat. I wiem, że jakbym teraz dostała zerówkę albo pierwszą, to bym serca nie miała, żeby ich szybciej oddać. I bym musiała do trzeciej klasy ich ciągnąć. A tym bardziej, że u nas w wyspie dzieci w River Grove, my mamy filię też Sobieskiego w środy. Więc to nie jest tak, że całkiem odchodzę od Sobieskiego, więc cały czas będę miała tam z nimi kontakt i będziemy to prowadzić dalej u nas w wyspie. Także, ale ogromnym takim cieszę się, jak widzę swoich uczniów, na przykład taka Kinia Smutek, która zaczynała uczyć się u mnie na pianinie, a teraz sama uczy. Wiecie, to jest radość. To jest ogromna radość. No. No. A sam język polski, no bo pracujesz w polskojęzycznej placówce i w szkole, i w przedszkolu. Karolina mówi pięknie po polsku, tak samo. Karolina chodziła oczywiście do polskiej szkoły, no bo to normalne było, że chodziła. Ale dlaczego wiesz, uważasz, no bo wiesz, to tak... Ale Karolina chodziła tylko do 8 klasy, powiem wam szczerze, bo Karolina potem nie miała czasu na to, ale zdała egzamin, certyfikat zrobiła. Ale między sobą rozmawiacie po polsku. Tylko i piszemy, ona tylko pisze dlaczego po polsku do mnie. Ale ja to moim dzieciom... To jest takie normalne, prawda? To jest normalne, ale ja to dzieciom w polskiej szkole też tłumaczę. Słuchajcie, najważniejsze, żebyście mogli się porozumieć ze swoimi rodzicami, z babcią, z dziadkiem, prawda? I nawet teraz na zakończenie roku szkolnego mieliśmy, to prosiłam rodziców, żeby do swoich dzieci pisali w języku polskim SMS-y. Czyli to najlepsza się to zrobić, prawda? Słuchajcie, najlepsza nauka to jest właśnie pisanie SMS-ów w języku polskim, wyjazd do Polski. Wyjazd do Polski na 2 miesiące to jest jak pobyt w szkole przez rok. No tak. Naprawdę, tak. A ta pasja do pieczenia to się wzięła jakoś niedawno, czy... Pasja do pieczenia to jest, jak ja jestem bardzo zdenerwowana, albo mam bardzo, bardzo dużo pracy, to już wszystkie moje koleżanki wiedzą, że jak wiedzą, że ja wpadam w szał pracy, to na pewno będę piekła i na pewno im przyniosę, bo ja nie jem tego, co piekę i nawet nie próbuję.
Ale uwielbiam piec. Jezu, jak ja się relaksuję wtedy. I no moja, to... moja Karolina wtedy właśnie mówi tak, mama, ty powinnaś mieć blog. Ja mówię, daj mi spokój z blogiem. Ja już mam na Facebooku Wyspa Dzieci, Polska Szkoła, ja nasze pelawy, siam to, obam to, strony te prowadzę. Ja mówię, jeszcze ten. I ona sama mi to otworzyła, także to ona zrobiła. No i ty fantastycznie ten blog prowadzisz, bo... Ale nie mam czasu. No ja wiem, że nie masz czasu, ale wiesz... Znaczy, bo jak podajesz te przepisy, to one są podane w taki sposób, krok po kroku naprawdę, że nie można się pogubić, że nie sposób, żeby ten przepis nie wyszedł. No jedna mama mi kiedyś właśnie w polskiej szkole, nie, u mnie w Wyspie mówi tak, pani Asiu, zrobiłam to ciasto tak, jak pani napisała, ale pierwszy raz mi wyszło ciasto drożdżowe, bo robiłam tak, jak pani pisze. A ja mówię, no bo ja tak, tak, a ona mówi tak, no właśnie, bo pani pisze to tak, jakby to było dla dzieci napisane. No właśnie, tak ale, trzeba. Ale to jest absolutnie genialnie wszystko przygotowane. Naprawdę, ja was zapraszam, zapraszam serdecznie. Pierw z Joanną znajdźcie sobie, bo tam każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś smakołyk. Tak, jest tam, są takie przepisy, takie proste dość przepisy, także to jest to, co ja lubię robić. I to jest twój relaks? Tak. Ale to są przepisy, które ty tworzysz sama? Znaczy w nie, sensie... gdzieś tam znalazłam, czy pamiętam jakiś przepis, który mi się spodobał. Czy zeszytu takiego, gdzie kiedyś były takie zeszyty? Nie, nie, moja mama też bardzo dobrze piecze, ale mojej mamie się też tak czasami nie chciał, moja mama bardzo dobre torty piecze, piekła na święta, o takie rzeczy. On sobie będzie wyciągał. Tak, ja myślę, że to jest właśnie zabawa z tym, żeby sobie pewnie, to wyciągać. Pewnie, a my tutaj mu komplikujemy temat. Także, ale teraz widzę, że moja mama uczy się ode mnie. Bo rogaliki robi prawie codziennie. No, rogaliki Asi to są już w ogóle legendarne. A czy gotujesz też, czy tylko raczej pieczesz? Teraz tak nie gotuję, bo Karoliny nie ma, ale... Jak ja pracowałam, to nie było dnia, żeby nie było ugotowanego obiadu. Tak już u nas w domu było. A Karolina piecze albo pomaga ci na przykład, tak, jak tutaj jest? Tak, tak. I Karolina, się wszyscy śmieją w LA, bo ona właśnie to jest jedna dziewczyna chyba, która tam, jak ktoś przychodzi do niej, to ona właśnie, jak robią jakąś imprezę, to ona się stara zawsze coś tam zrobić, a dla nich to jest nienormalne, to nie? Jak to, skąd to w ogóle? Można samemu rękami zrobić? Tak, tak. A święta są u was takie tradycyjne też po polsku? Tak, tak, tak. Święta są tradycyjne, zresztą święta zawsze co roku spędzamy z moją przyjaciółką, która przyjechała też wtedy, Ewa Brożek, która przyjechała też wtedy, kiedy ja, te 20 ileś lat temu, i my co roku spędzamy razem święta. To jest taka druga mama mojej Karoliny. Taka tradycja po prostu. Tak. Mhm. Chyba przerwałam Patrycji, coś chciała zapytać. Nie. Czyli to już u was została taka tradycja. Wiemy, że tak podróżujesz do Polski. Jezu, język gdzie on polski. Tam poszedł? A to on sobie tam poradzi. Żeby to nie spadło. Język polski. Coś tam sobie znalazł. Atrakcyjne. Mikrofony jakieś. Jakieś tak, pewnie tak jak to. Ulubione kabelki. Jak to w studio telewizyjnym bywa. Więc tak, język polski, polska szkoła. Pianina codziennie. Pianino codziennie. A sama grasz? Wiecie co, teraz troszeczkę mniej gram, no ale codziennie i tak muszę grać, bo jak mam tak, lekcję, no to muszę ten, tylko się wszyscy śmieją, bo mam teraz długie paznokcie. Nie, ja sobie tam poradzę, tylko moje, mam dziewczynki, które już mają, bo ja mam uczennice, które uczę już 8, 9, 10 lat. No i one też chcą mieć takie paznokcie, już niektóre mają, bo 15-16 lat mają, tak. To ja na nie wrzeszczę, a niektóre na mnie już nawet mówią ciocia. Mm-hmm. Mówię, ciocia, ty też masz takie paznokcie. Ja mówię, co wolno wojewodzie, no to, to właśnie. Jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, bo prowadząc szkołę, stworzyłaś konkurs pianistyczny, prawda? Tak. I gdzieś to się tam po drodze w międzyczasie pogubiło i teraz od kilku lat wróciło. Tak, pogubiło czemu się to robisz? No bo wiesz, tak naprawdę jesteś obłożona pracą, masz tyle rzeczy niesamowitych i obowiązków cały Powiem czas. Szczerze, że tak naprawdę teraz w tym momencie na tych konkursach, no to moich uczniów tam, bo to naprawdę każdy nauczyciel z całego Chicago tam wybiera. To jest konkurs takiej aglomeracji, tak, prawda? Tak, to jest dla wszystkich nauczycieli z całej aglomeracji chicagowskiej, dla wszystkich nauczycieli, no to znaczy ja tak mówię nauczycieli. Bo to nauczyciel wysyła dzieci. Tak, tak, tak. Nauczyciel typuje swoich uczniów.
A no w tym roku było dość sporo, bo było prawie 70 dzieci, także no dziewczyny miały dość dużo przesłuchania, bo to przesłuchiwało od godziny 10 do godziny 5. Każdy grał po dwa utwory, to sobie wyobraźcie, prawie 140 utworów do przesłuchania. Konkurs, no na początku zaczęło się, tak jak mówiłam, z Pole Vision to właśnie się zaczęło, konkurs pianistyczny i Idol. Potem jak Karolina zaczęła jeździć troszeczkę, to dwa lata przerwałam. No i teraz cały czas znowu jest. No słuchajcie, no jak się widzi... I zawsze co roku sobie mówię, to już ostatni raz. No właśnie dlatego pytam ciebie, po co ci to? Nie mam siły po prostu, ale potem na tym konkursie, jak widzisz te zdolne dzieci, które naprawdę czekają na ten konkurs, bo zawsze też są sponsorzy, którzy naprawdę mnie wspierają i te nagrody są naprawdę fajne, no to później znowu sobie mówię, no jak nie zrobić tego konkursu? Ale z drugiej strony, później jak widzę też te niektóre dzieci, które są smutne, bo nie wygrały, no to później znowu mówię, no po co nie mi będzie to, za prawda? Rok. Może za rok już nie będę tego robiła i to tak z jednej skrajności w drugą, ale no nie wiem. Asiu, jakie plany na przyszłość i jakie marzenia? Czy masz jeszcze jakieś marzenia i czy masz jakieś kolejne pomysły, nowe pomysły na samą siebie? Powiem szczerze, mam jeden pomysł, o którym nie będę mówiła. Mam taki już swój pomysł. Jakbym chciała wyjechać, bo tak planuję, może tak do 3 lat wyjechać stąd. Ale wyjechać tam gdzieś na tereny Stanów Zjednoczonych? Nie, do Karoliny gdzieś tam, w tamte rejony, do Kalifornii. To mam pomysł na coś takiego, żeby tam pojechać i coś zrobić, ale to zobaczymy. To czas pokaże. A powiedz jeszcze, jak znosisz te wszystkie, to wszystko, co się dzieje u Karoliny, no na przykład takie występy jakieś ważne, była w Idolu. Ja się cały czas zawsze denerwuję. Ja zawsze wszyscy mówią, o Boże, ty już jesteś przyzwyczajona, to tyle. Czy to jest występ w kościele, czy to jest występ na wielkiej scenie, czy ona śpiewa tak, jak ostatnio śpiewała hymn i było 80 tysięcy ludzi, czy to jest koncert gdzieś tam. Ja od razu widzę, że ona może się zapętać w te kable, że buty za wysokie sobie założyła, zaraz na pewno upadnie w tych butach, a to zapomni słów, gdzie zapomni słów, to nie, no ale... Ale kiedyś z tego, ale teraz wiem, że ona z tego wybrnie, nawet jak zapomni tych słów. No ale ja tak właśnie i się bardzo denerwuję, strasznie. I nigdy w życiu to mi nie przeszło, a wszyscy mówią, a to ci przejdzie. A powiesz nam, co się u niej teraz dzieje? Bo ona cały czas nad czymś pracuje, to możemy obserwować. Tak, ona kończy studia już teraz. Tak. No bo też studiuje właśnie w Musician Institute. Zresztą tam też trafiła do tej szkoły, bo jak była młodsza, to my jeździliśmy co roku w wakacje na taki summer shot camp tam. I no i ona tam tak jakoś tak już zostało, że to jest na przy samym deptaku w Hollywood, na Hollywood Boulevard ta szkoła, ale już teraz robi wszystko online, bo już też nie daje rady. Oczywiście pracuje cały czas nad muzyką, zresztą teraz właśnie też jest w studiu. Koncerty tak są planowane w tym miesiącu. Ma jechać do Polski. Także to wszystko jest tak pomiędzy Polską, a tutaj Stanami. A to też jest fajne, że ona koncertuje w Polsce, że tam jest zapraszana, tak. Że ona chce też właśnie tam występować, także to jest bardzo fajne. No, lubi, bardzo lubi Polskę. I to też właśnie jest to, że potrafi, dlatego mówię też moim uczniom, mówiłam, słuchajcie, nigdy nie wiecie, kiedy wam będzie potrzebny ten język polski. I tak samo moim uczniom z pianina też mówię, bo niektórzy już, a mi się nie chce ćwiczyć. I mówię, Bo mama chce. Ty ćwiczysz też dla siebie. Nigdy nie wiadomo, tak jak mi, czy to nie będzie potrzebne. Ja też w Polsce nie przypuszczałam, że akurat pójdę w tym kierunku, ale całe szczęście robiłam to równolegle. Chociaż może też dlatego, że nigdy nie miałam czegoś takiego, że moi rodzice mnie do czegoś zmuszali. O, to było na takiej zasadzie, że ja poszłam do szkoły muzycznej, bo w przedszkolu były, bo tak w Polsce kiedyś było przesłuchania i w przedszkolu mówili, kto może iść do szkoły muzycznej. Ja przyszłam do domu, ja mówię, mamo, ja chcę iść do szkoły muzycznej. A to nie było na takiej zasadzie, chodź pójdziemy zobaczyć dziecko, czy ci się nadajesz. No nikt tak w Polsce nie prowadzał dzieci właśnie, to jest ta różnica między Stanami a Polską, że znaczy może teraz już jest inaczej, już pewnie jest inaczej. Wiesz, ale... na pewno jakaś tam część ludzi widzi, że dziecko ma w tym kierunku jakiś potencjał i chcą sprawdzić, prawda? Ale właśnie w Polsce jest też to, że tam już jednak ta baza od przedszkola,
oni jednak współpracują ze szkołami muzycznymi i oni już jak są takie malutkie szkraby, to oni już wiedzą, kto się może nadawać, a kto nie. Także oczywiście chcieli mnie na skrzypce, ale ja sobie wymyśliłam pianino i moja mama mówi, Boże, kiedyś pianino dostać, co nie, w Polsce to trzeba było się zapisywać na pianino, żeby Legnicę dostać. No i mówi, no akurat musiała sobie największy instrument wybrać, dlatego no. Czy wszystko to, co się potoczyło, tak jak się potoczyło, to jesteś zadowolona z tego, czy jest coś, co byś zmieniła? Zawsze dużo rzeczy można zmienić, oczywiście, w swoim życiu. Nigdy nie jest coś, co jest perfekcyjne. Nie wiem. Niektórzy... Moja mama zawsze była też na mnie trochę zła, że ja tak wszystko, że tak może... Nie wiem, nie patrzyłam tak bardzo na dziecko. Wiecie, Karolina jak była mała, ona tak naprawdę nawet nie miała czasu, żeby włączyć sobie telewizję. Bo u mnie w szkole nie było telewizji. Czyli, nie miała takiego normalnego dzieciństwa, tak? Wiecie, nie miała takiego... Tak nie niestandardowe to wszystko nie miała takiego, było. Tak, nie, mia, mhm. nie było takiego... Tak, nie było, że dziecko przychodzi ze szkoły, je obiad, potem odrabia lekcje. To dziecko odrabiało lekcje u mnie w pracy, to dziecko szybko musiało zjeść, bo my musieliśmy wyjść, bo wszystko było dostosowane tak jakby do pracy, no bo... Ale dzięki temu wyrosła na osobę, i tak na mi się którą dorosła, tak mi się też wydaje, mi się tak prawda? Wydaje, że dlatego też taka... daję sobie radę i nie mam z nią takiego problemu i mam ogromny, mam jest zdolną, i mam duży kontakt z moją Karoliną. Co uważam, że to jest najpiękniejsze, co może być pomiędzy rodzicem a dzieckiem, jak masz kontakt z dzieckiem. Bo czasami dziecko jak ma za dużo czasu, no to gdzie go pożytkuje? Siedzi w telefonie, siedzi w telewizorze. I widzę to po sobie też, wiecie co? Im człowiek ma więcej czasu wolnego, tym na nic nie ma czasu. Jest gorzej zorganizowany, tak, prawda? Tak, też. A jak wiesz, że musisz to zrobić, to musisz to zrobić, bo innych rzeczy nie zrobisz. I mi się wydaje, że Karolinę tato też pracował cały czas, więc to nie było tak, że ja pracowałam, on pracował, ona widziała, ona cały czas rosła w rodzinie, która pracowała na to, żeby było to, co teraz jest. I tak mi się wydaje. No. A ja miałam taką przyjemność pracować w tym zawodzie i Karolina dzięki temu skorzystała bardzo, prawda? No gratulujemy ci, córki. No dziękuję. Jestem gratulujemy bardzo... ci też twoich osiągnięć. Ja tobie gratuluję ciebie, dużo. Bo wiesz, naprawdę... Nie, ale jestem bardzo tak. dumna z Karoliny, obojętnie co, jaka będzie jej decyzja następna. Wiem, ona sobie ogromne takie daje przeszkody, ale zawsze ją wspieram. Oczywiście Karolina wie, że... ja nie słodzę. O, to jest też najgorsze. Że prawdę nie powiesz. Tak, ona zawsze już się boi, jak coś do mnie dzwoni, czy coś, to się aż boi, bo ja wiem, że ja jej powiem prawdę. Ona jak chce usłyszeć, czy dobrą piosenkę napisała, to ona do mnie dzwoni. I nie ma czegoś takiego, że oj dziecko, no piękną tą piosenkę zrobiłaś, piękna ta piosenka. No nie, jak mi się nie podoba, to jej mówię. Oczywiście ona jest zła na mnie tak. najpierw. I mama, no mama. Na chwilę się nie odzywa, ale na drugi dzień już wie, że znaczy, warto jest jednak tak z dziećmi uczciwie postępować, prawda? A nie tak pieścić dzieci, żeby im mówić, nie no, wszystko zrobiłaś najpiękniej, we wszystkim jesteś najlepsza, najpiękniej tańczysz, grasz tak na skrzypkę. Tak mi się wydaje, wiadomo, też potrzebuje trochę takiego, że... Docenienia. Ona, tak. I najważniejsze jest to, żeby dotrzeć do dziecka, mi się tak wydaje, żeby wiedziało, że ty jesteś z niego dumna, ty doceniasz to, co robi, ale z drugiej strony, żeby to tak wszystko łatwo nie przychodziło, prawda? No tak, żebyś zawsze była po tej samej stronie, co jest twoje dziecko. Ale wiedziała jednak... też, że jednak czasami są momenty, że nie jestem, prawda? Bo to też mi się wydaje, że uczy i wychowuje. Tak mi się wydaje, nie wiem. Ale moje życie przez ten czas, jak tu przyjechałam do Ameryki i jak Karolina się urodziła i przez co wszystko przeszłam, no to jest bujne. Tak na razie nam o tych swoich planach nie chcesz powiedzieć. Ja myślę, że my się spotkamy, jak one już wypalą. No pozostaje nam życzyć ci tego, żeby ci się te plany spełniły.
I co? No ja często tak jak Karolina dążę do tego, ale no zobaczymy, zobaczymy. Słuchajcie, życie jest takie, że nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć dnia następnego. Trzeba się cieszyć tym, co jest teraz i co będzie, to będzie. Wiadomo, trzeba temu pomóc, ale co będzie, to będzie. Czego jak taki mały człowiek może wiedzieć, co będzie, nie, prawda? Nie wymyślimy jego przyszłości, a nie wiesz, on tym bardziej właśnie, sam sobie póki co. Czego albo mama może życzyć, wiedzieć. Asiu? Co mi życzyć, żeby było tak, jak jest. Nie musi być nic lepiej, oby nie było gorzej, a żeby wszyscy byli zdrowi, żebyśmy się mogli spotkać, a nawet tutaj w takim gronie, a za kilka miesięcy czy kilka lat, to jest najważniejsze. I żeby do przodu. O. Więc tobie i nam też poniekąd życzenie tak się spełni, wydaje. Mi się darzy. Bardzo miło nam było z tobą porozmawiać. Dziękujemy ci bardzo, że byłaś naszym gościem. Dziękujemy dzisiaj. To ja dziękuję, bo ja byłam bardzo zaskoczona, jak dostałam propozycję, bo mówię, no przecież moja Karolina już prawie 23 lata, to już nie mam już dziecka. Mamą mimo wszystko jesteś. No, mamą się jest całe życie tak, tak naprawdę, bo tutaj tak wiesz, no ty jesteś mamą dla swojej córki, Karolina będzie zawsze córką dla ciebie. No tak, tak. To się nie zmieniają te rzeczy absolutnie. Tak. To wszystko z nami pozostaje. Tak, dziękujemy ci raz jeszcze. Dziękuję pięknie. Państwa dziękuję. Zapraszamy na kolejny odcinek programu Mama w pracy. Tak jest, do zobaczenia. Dziękujemy. Patrycja Stępniak. Justyna Dobrzyńska. Do zobaczenia. Do widzenia.